Witam wszystkich w kolejnym odcinku programu Reformelia. A dzisiaj kilka spraw, które chciałbym zaprezentować, już od jakiegoś czasu wisiały w takiej kolejce do, do tego, żeby je poruszyć w programie. Kiedyś nie było tak okazji, ale myślę, że no, ponieważ inne rzeczy. Były jakby ważniejsze w, w, w sensie jakimś tam logicznym moim, tak, ponieważ um, ja mam to szczęście, ten przywilej decydowania o tym, jaka jest, jaka jest tematyka programu. <laughs> Każdy z tych e, tematów, które chciałem ci poruszyć. E, ma pewien wspólny mianownik. I na końcu zobaczymy e, a ten wspólny mianownik. Znaczy, przedstawię to, o co mi chodzi. E, ale i tak każdy z tych fragmentów musimy rozważyć oddzielnie, ponieważ jest wiele, wiele rzeczy, które tam się zadziały, i one wszystkie w jakimś stopniu dotyczą obrazu kościoła w Polsce. Kościoła mainstreamowego, kościoła historycznego, a nie tylko, tego co większość w polskim kontekście religii katolickiej nazwała protestantyzmem. A choć uważam, że z protestantyzmem nie ma to za wiele wspólnego, pierwsza rzecz to jest ogłoszenie, które. Właśnie już nie pamiętam, czy widziałem je na Twitterze, czy ktoś mi je podesłał. Nie mogę sobie przypomnieć, już troszkę, troszkę czasu upłynęło. Choć to ogłoszenie jest cały czas aktualne, ponieważ ono się tam chyba jeszcze nie, nie skończyło. Nie wiem, czy w notatkach mam informację, kiedy to ma być. Chyba nie. Widocznie nie uznałem tego za ważne. W każdym razie, teraz we wrześniu. Otóż, istnieje coś takiego jak Polska Rada Ekumeniczna, która zrzesza różnego rodzaju kościoły, poza Kościołem Rzymskokatolickim, który współpracuje z Polską Radą Ekumeniczną, ale nie jest jej członkiem. I Polska Rada Ekumeniczna na Twitterze umieściła ogłoszenie o czymś takim, co się nazywa Pielgrzymka Sprawiedliwości Klimatycznej. I ta pielgrzymka, wiecie, pielgrzymka, jak dobrze sobie pomyślimy, tak naprawdę rozważymy, jest mocno osadzona w kontekście rzymskatolickim i historycznie ma znaczenie pokutne, dość zadośćuczynienia i oczywiście w, w kontekście rzymskiej Ewangelii ma sens, Niekoniecznie w kontekście Ewangelii, którą głoszą apostołowie w Biblii, którą czytamy w Biblii. W każdym razie, no historycznie pielgrzymki nawet swego rodzaju chyba kruc... jako, jako swego rodzaju pielgrzymkę możemy chyba uznać też krucjaty. Tak, przecież to jest jakby inna inna tematyka, ale, ale myślę, że, że chyba tak, ze względu na motywację. A jaka stała za tym? I tutaj mamy coś takiego jak pielgrzymka sprawiedliwości klimatycznej. więc Jest to pielgrzymka ku czemu? Za, 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 za co to ma zadośćuczynić? I jeżeli weźmiemy pod uwagę, no, okej, okay, Polska Rada Komunistyczna zrzesza różnego rodzaju kościoły. To nie są tylko kościoły ewangelikalne, ale również kościoły w nurcie katolickim, takim, no, nazwijmy to rzymsko-katolickim, a jednocześnie nie będące w jedności z Kościołem Rzymu. Starokatolickie e, kościoły reformacji, które historycznie reformacji, które funkcjonują na terenie Rzeczpospolitej, a inne chyba, już nie pamiętam, kto tam dokoń, dokładnie jest, nie jest to istotne, ponieważ organizacja jakby reprezentuje całość tego, tego towarzystwa. I na stronie, ponieważ ta pielgrzymka odbywa się co roku, ona chyba odbywa się już od kilku lat, Uh, powiem szczerze, że natknąłem się na to pierwszy raz, uh, a okazuje się, że to już ma miejsce od jakiegoś czasu i za każdym razem ta pielgrzymka odbywa się wtedy, kiedy dochodzi do szczytu klimatycznego ONZ. I na stronie, słuchajcie, jest strona, ja byłem ja byłem zdziwiony prawie, że mi szczęka upadła do, do podłogi, jak zobaczyłem, że istnieje coś takiego, jak, strona taka internetowa, która się nazywa Eko Kościół .pl. I. Wiecie. okej, okay, dobra, potem o tym. A uh, czytamy tam takie ogłoszenie. Ekologia to jedno z największych wyzwań współczesności. Żyjemy w czasach, gdy w wyniku działalności człowieka, naszej planecie zagraża katastrofa klimatyczna. I jakby to była święta prawda. Ciekawe, gdzie w Biblii na ten temat jest napisane. Hmm, pomyślmy. Ok? A nadużywanie zasobów ziemi jest wszechobecne. Ciekawe skąd się bierze Naduży, nadużywanie zasobów. Myślę, że arogancka polityka w stosunku do zasobów ziemi istnieje, ale ona wynika z tego, że człowiek ma zepsutą naturę, ma, jest jest duchowo martwy. I to z tego wynika zachłanność, ciwość. Tak o tym jest mowa. Ale co ma z tym wspólnego kościół? No zaraz zobaczycie. Oprócz tego oczywiście, co Ewangelia nakazuje, tak? Ewangelia mówi wyraźnie o stosunku Kościoła do ludzi, wszem i wobec. Ale niekoniecznie to, co głosi jako Kościół, pokrywa się w jakimkolwiek stopniu z Ewangelią. Zwróćcie uwagę. Ochrona środowiska jest zadaniem wszystkich, również Kościoła. W którym miejscu? Może ja przeoczyłem. Naprawdę. Ale w którym miejscu Kościół otrzymał od swojego pana, króla, władcy, założyciela, tego, który podtrzymuje Kościół, który gromadzi Kościół, polecenie, aby współpracować ze światem, metodami świata w celu ochrony środowiska? W którym miejscu to ja nie wiem. Może, może, może ja jestem, wybaczcie, niedouczony i, i nie umiem czytać pewnych. Nie wiem. Jeżeli trafiliście na takie miejsce w Piśmie Świętym. Gdzie Jezus mówi: Teraz idźcie do władz i razem z władzami, a chronicie środowisko. Oczywiście zarzuci, ktoś mi może zarzucić, że ten argument jest, a, jest, jest mieczem tak? ponieważ można go wykorzystać w każdym innym. Oczywiście, że tak. Ja, ja sobie oczywiście tutaj żartuję z tego. A, bo też nie o to chodzi, że chrześcijanin ma być ślepy na to, co się dzieje wokół niego. Ślepy na środowisko. Ślepy na, na, na przyrodę i, i tak dalej. Ale problem leży gdzie indziej. Nie w tym, czy my jesteśmy wrażliwi na dobro stworzenia, czy nie. I dalej czytamy. Dlatego jako Polska Rada Ekumeniczna utworzyliśmy platformę jako Kościół, w ramach której prowadzimy różnorodne działania na rzecz sprawiedliwości klimatycznej i zachowania, stwor i, i zachowania stworzenia. Zapraszamy do współpracy. Ja nie wiem, czy wy słyszycie to samo, co ja słyszę. Sprawiedliwość klimatyczna. A sprawiedliwość, kochani, jest oparta na jednym i jedynym fundamencie: biblijnie. Tym fundamentem jest sprawiedliwość Boga, która obnaża jego charakter, wyraża jego charakter i zawarta jest w Bożym Prawie. Nie ma innej kwalifikacji dla sprawiedliwości w Piśmie Świętym. Wobec tego, jeżeli zachowujemy Sola Skryptura, jeżeli dla nas najwyższym autorytetem w sprawach wiary oraz praktyki, nie tylko wiary, ale również praktyki, tego, co, co czynimy, co robimy, w jaki sposób interpretujemy świat wokół nas, jest pismo. To nigdzie tam w piśmie nie znajdziemy pojęcia sprawiedliwości klimatycznej, sprawiedliwości społecznej, jakiejkolwiek innej pojęcia, bo jest jedno pojęcie sprawiedliwości, która opiera się na Bożym Prawie. Jedno. Jedyne. Każda kwalifikacja, każdy przymiotnik dodany do słowa sprawiedliwość, w jakiś sposób zawęża to pojęcie sprawiedliwości i oddziela od całościowego pojęcia sprawiedliwości oparte na fundamencie, jakim jest Bóg. Każde. I jak przyjrzycie się, to bardzo chętnie kwalifikacje rzeczownikowi sprawiedliwość nadaje marksizm. Bardzo chętnie. Sprawiedliwość klas. Nie wiem, ilu z Was pamięta? Jeszcze komunizm. Przecież te, o te końcowe lata, one nie przypominały tych pierwszych lat. Rewolucji bolszewickiej. Myślę, że warto, żeby chrześcijanie również zapoznawali się z historią, bo jeżeli nie znamy historii, nie będziemy umieli zidentyfikować problemu ani zidentyfikować błędów, jakie się pojawiają, ponieważ błędy się powtarzają cały czas. Nic nowego pod słońcem. Sprawiedliwość klas to doprowadziło do rewolucji, a w konsekwencji do rzezi a w dalszej konsekwencji do zagłodzenia milionów ludzi którzy oczekiwali od rewolucji sprawiedliwości klas sprawiedliwości społecznej dzisiaj kulturowy marksizm wprowadza pojęcie sprawiedliwości społecznej w oparciu o interseksjonalizm a teraz nagle pojawia się pojęcie sprawiedliwości klimatycznej Wiecie, dialektyka marksistowska działa w ten sposób, że im więcej wprowadzamy podziałów i dychotomii, im więcej stawiamy grup na przeciwległych biegunach, doprowadzając do konfliktu, tym bardziej rewolucja jest potrzebna i rewolucja trwa. Bo w momencie, kiedy rewolucja wygasa, komunizm przestaje być potrzebny. Zwróćcie uwagę, kiedy wybuchła rewolucja, chwytliwym hasłem była sprawiedliwość społeczna, sprawiedliwość klas. Sprawiedliwy podział dóbr i tak dalej. Ponieważ ludzie rzeczywiście byli wyzyskiwani w nadmiernym systemie pańszczyźnianym i tak dalej. Więc rewolucja wydawała się wyjściem z tej sytuacji. Dano władzę dzięki temu ludziom, którzy, aby rewolucję podtrzymywać i rozpalać, wymordowali 150 milionów ludzi na całym świecie. Tylko po to. Ale w momencie, kiedy w naturalny sposób ludzie zaczęli dbać bardziej o siebie niż o rewolucję. Zaczęli się w jakiś sposób bogacić, legalnie lub nielegalnie. Ta potrzeba rewolucji zaczęła wygasać. I doprowadziło to do tego, że komunizm upadł. Bo marksizm musi się karmić rewolucją. Musi. Inaczej jest zupełnie nikomu niepotrzebny. I ludzie, którzy dzisiaj dążą do takiego podziału, z, wprowadzając pojęcie sprawiedliwości społecznej, sprawiedliwości klimatycznej, sprawiedliwości ekonomicznej, sprawiedliwości takiej, śmaki, dążą właśnie do tego celu, aby z powrotem wzniecić płomień rewolucji. On jest potrzebny. Zwróćcie uwagę na młodzież. Jak łatwo, jak łatwo wpłynąć na tych ludzi, którzy są całkowicie wchłonięci przez swoje iPhone'y. Jak łatwo jest nimi manipulować do tego stopnia, że mając wszystkiego pod dostatkiem, chcą jakiejś sprawiedliwości społecznej. Dla kogo? Dla kogo? I wiecie, ja rozumiem, że a, świat idzie może iść w tym kierunku, ponieważ e, wypaczony ludzki umysł, który odrzuca konieczność Boga do tego, aby rozumieć świat i rzeczywistość wokół siebie. Przyjmuję tego typu narracje, ale przeraża mnie, kiedy widzę kościoły, zbory, denominacje, które wyrosły na pniu sola skryptura. Dzisiaj przyjmują tego typu narracje, dodając kwalifikacje, dodając przymiotniki do słowa sprawiedliwość. Sprawiedliwość klimatyczna. Mój Boże. <laughs> Lizno Rzymian. Rozdział ósmy. Werset od 19 do, 21, do 23, przepraszam. Hmm? Gdzie Paweł Apostoł pisze w ten sposób. Stworzenie, bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych. Gar apokara do kija. Bowiem pełne niepokoju, uporczywego oczekiwania. test tiseo, stworzenie. Ten apokalipsynton tu theu. Objawienia synów bożych. Tak? Apokalipsys. Objawienie. Odsłonięcia tak? tego, co zakryte. Odsłonięcia tego, co zakryte. Apek dehetai. Tak? Wytrwale i cierpliwie oczekuje. O uporczywie chodzi o wytrwałe i cierpliwe oczekiwanie. Czyli zwróćcie uwagę. Pismo Święte uczy nas, że całe stworzenie oczekuje na moment, kiedy objawią się synowie Boży. I dalej w wersecie 20 czytamy, gdyż stworzenie jest podane marności niedobrowolnie z powodu tego, który je poddał. Ale jest podane marności w nadziei, w oczekiwaniu na coś. Na co? Że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia. Do chwalebnej wolności dzieci bożych. Czyli, że całe stworzenie sobą, swoim cierpliwym oczekiwaniem, wyraża, na, wyraża nadzieję, że kiedy objawią się synowie boży, to również całe stworzenie zostanie uwolnione z niewoli zniszczenia. Czyli, że śmierć, cykl śmierci, tak? Narodzin, śmierci, kolejne pokolenie, kolejne... zostanie zakończony. Znisz... Zniszcze... Z... stworzenie będzie wolne od jakiegokolwiek zniszczenia. Będąc, zwróćcie uwagę, że jest uwolnione do chwalebnej wolności dzieci Bożych. Czyli wraz z tym, kiedy dzieci Boże dostąpią chwalebnej wolności. 22 drugi werset, wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd. A nie tylko ono, ale i my, mamy, my którzy mamy pierwsze plony ducha, i my sami sobie zdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Czyli tak jak stworzenie oczekuje na objawienie Synów Boże, tak i my oczekujemy na pełne usynowienie, które objawi się w tym, że nastąpi odkupienie naszych ciał. Mowa tu jest oczywiście z zmartystaniu. To jest cały koncept odkupienia, który jest w Biblii. Że Chrystus płaci cenę za nasze odkupienie, ale pełne odkupienie dokona się, kiedy on powróci. Wtedy ono w pełni się objawi, w pełni się zrealizuje. I wtedy będziemy my objawieni. Ci, którzy wierzą, objawieni jako synowie Boży. by całego świata. Na co świat czeka? Świat ma na myśli stworzenie, nie świat jako system, jako, jako ludzie, ale jako stworzenie. Na co czeka? Ponieważ wraz z objawieniem się Synów Bożych, objawia się również chwała i nastąpi koniec zniszczenia. Na to czeka stworzenie. Stworzenie nie czeka na metody, które wymyśla ten świat, żeby je ocalić. Nie czeka. Stworzenie jest poddane zniszczeniu i będzie poddane zniszczeniu. I oczywiście, że nie chodzi teraz o to, że my jako chrześcijanie mamy zaniedbywać dbanie o to, co jest wokół nas. Nie chodzi o to. Nie chodzi o to, że możemy rzucać plastikowe butelki, gdzie popadnie, bo jesteśmy wolnymi chrześcijanami. Nie chodzi o to, wiecie, ja byliśmy z żoną, a w tym roku. Króciutko, bardzo, ale byliśmy w międzyzrojach, obserwowałem ptaki, tam, które tam, tam latają. A tam jest masa ludzi. Masa ludzi. Szczególnie, jak jest gorąco, to, to jest po prostu wow. Co niezbyt mi, tak powiem szczerze, odpowiada, wolałbym jakieś inne miejsce, no ale okej. Okay. Nie, nie można być niezadowolonym z tego, co pan Bóg daje. A Chodzi mi o spokój, nie o ludzi, chodzi mi o takie wyciszenie się, bo jeżeli gdzieś się jedzie, chociaż troszkę odpocząć, to takie wyciszenie. W każdym bądź razie, a widać, Różne rzeczy, które ludzie rzucają na plażę, zostawiają. Papierosy, pozostałości jedzenia. Te biedne ptaki rzucają się na to jedzenie, jednocześnie to jedzenie jest im szkodliwe dla nich, bo tam jest masa soli i tak dalej. Więc później te, te, te biedne ptaki, one jedzą, to im to smakuje, nie mam pojęcia, ale w konsek konsekwencje są dla nich tragiczne z czasem. Więc nie chodzi o to, żebyśmy bezmyślni byli w stosunku do stworzenia. Nie chodzi o to. Ale chodzi o to, żebyśmy biblijnie rozumieli, jaka jest rola stworzenia i co się w tej chwili dzieje i dlaczego się dzieje. Że stworzenie jest poddane marności, jest poddane zniszczeniu, tak samo jak człowiek jest poddany zniszczeniu. Zwróć uwagę, że w Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale, w 26 wersecie czytamy takie słowa. Potem Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa. Niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi. Czyli człowiek ma za zadanie panować na, na podobieństwo Boga nad całym stworzeniem. Problem jest z grzechem, z ludzką naturą, przez to również stworzenie jęczy i płacze, bo wszystko zostało podane marności i zniszczeniu, i wszystko oczekuje wypełnienia się tego, co Jezus zapowiedział, i co również zapowiedział przez swoją śmierć i zmarsztanie. W związku z tym, oczywiście, że chrześcijanin nie może mieć nic przeciwko temu, żeby dbać o to, co jest wokół niego. Problem jest taki, kiedy zaczynamy wdawać się we współpracę, systemem tego świata i jednocześnie przyjmować narrację systemu tego świata, bo być może, że członkowie Rady Ekumenicznej inaczej interpretują sprawiedliwość klimatyczną, ale mogę się założyć, że inaczej ją zupełnie interpretują ludzie, którzy zasiadają na klimatycznych szczytach ONZ. To jest przypomnę to samo ONZ które stwierdziło, że Polska łamie prawa kobiet, nie zezwalając na aborcję. Nie zezwalając na aborcję. Z jakimi standardami my się kierujemy? Z jednej strony całkowicie przyjmujemy, dopuszczamy i wręcz hołbimy cywilizację śmierci. A z drugiej strony chcemy ratować środowisko za cenę. Tak naprawdę wyludnienia za cenę wielu innych rzeczy, o których ci ludzie głośno mówią w swoich planach. I problem jest wtedy, kiedy Kościół wdaje się w taką narrację i przyjmuje taką narrację. A na jednym z takich spotkań, jaki luterański pastor, i to możecie sobie znaleźć na, na, na stronie eko-Kościół. E -ko Horst Gorski z Kościoła Luterańskiego w 2014 roku powiedział tak: Już sam fakt, że te kraje, które w ostatnich dekadach najmniej przyczyniły się do zmian klimatycznych, najbardziej cierpią i będą w przyszłości cierpieć z powodu ich skutków oraz mają najmniejsze zasoby, by bronić się przed następstwami zmian klimatycznych, podczas gdy te kraje, które są w najwyższym stopniu ich e współsprawcami i są w stanie e przerzucać ich następstwa na inne części świata, jest w dosłownym sensie krzyczącą do nieba niesprawiedliwością. Nie może być rozwiązania kryzysu klimatycznego bez radykalnego zadawania pytań o sprawiedliwy podział zasobów i sprawiedliwość społeczną. Hmm. Czyli teraz wpisujemy się w narrację jakiegoś kolonialnego wyzysku, który następuje, i teraz, co w związku z tym? My wszyscy musimy pokutować, my wszyscy musimy zadośćuczynić. Już pomijam teraz kwestię, wiecie. Tego, czy rzeczywiście jest tu problem ze strony człowieka, czy nie. O tego są naukowcy i oni dyskutują i możecie posłuchać tych wszystkich rozmów. Problem jest taki, że kiedy rzeczywiście pozostajemy wierni solą skrypturę. Naprawdę sola skryptura. To tego typu narracja nie powinna mieć miejsca. Bo. Tu nie chodzi o sprawiedliwość klimatyczną. Tylko chodzi o przemianę ludzkich serc. Nieważne, jak bardzo zadbamy o środowisko. Nieważne, jakich poświęceń dokonamy. Możemy przestać wszyscy jeździć samochodami i zamknąć się w 15-minutowych miastach. Pamiętajmy, że istnieją też inne czynniki, które wpływają o wiele bardziej na klimat niż człowiek. O wiele bardziej. Ale już pomijając ten fakt. To dalej nie rozwiążemy kwestii sprawiedliwości. Dlatego, że dalej dla świata fundamentem sprawiedliwości nie będzie Bóg i Jego prawo. Tylko będą standardy tworzone w iluzji autonomii. Autosnomos, własne prawo. Że my możemy tworzyć prawo. Człowiek zna prawo Boże, odrzuca je. Twierdząc, no, pewne rzeczy tak, ale nie wszystkie. Niektóre rzeczy są dobre. Dlatego też Aborcja może być prawem kobiety i powinna być prawem kobiety. Mimo, że Pismo mówi, nie odbierzesz człowiekowi intencjonalnie życia. W tym sensie intencjonalnie, że zaplanowany sposób, tak? Że ty chcesz tego człowieka zamordować. Że ty chcesz tego człowieka pozbawić życia. A tym jest aborcja. Więc dla mnie jest to naprawdę niesamowita rzecz, że Ktoś w ogóle wpada na taki pomysł, żeby się wpisać. Zamiast. Słuchajcie, świat może zmienić tylko Ewangelia, bo tylko Ewangelia jest mocą Boga do ocalenia grzesznika, do zmiany serca grzesznika. To jest narzędzie, które Bóg dał kościołowi. Moc Boga, jak mówi pismo. Nic więcej. Żadne działania ekologiczne, choćbyśmy nawet się. Podali sobie ręce ze wszystkimi lewicowymi organizacjami ekologicznymi i zaczęli działać według ich zasad, i tak niczego nie zwojujemy. Prędzej czy później dojdzie do konfliktów, do podziału interesów ludzka natura jest jaka jest pieniądze i tak dalej duże to już często są, jeśli chodzi o ekologię, to często są ogromne pieniądze, bo to są interesy potężnych korporacji, które wchodzą na scenę i tak dalej więc Mówienie, że jeżeli będziemy współpracować z systemem, który teraz próbuje uratować świat, no to oddamy sprawiedliwość klimatyczną, tak? Nie będziemy, bo my jesteśmy odpowiedzialni za to, bo, bo, bo my to zrobiliśmy i tak dalej. I, I w związku z tym my teraz musimy to naprawić. Dzisiaj nikt nie twierdzi, że pewne działania racjonalne. Mogą być dobre, jak najbardziej. Powinny być. Ograniczanie zanieczyszczeń wód, tak? Sz szczególnie jeśli chodzi o jakieś bezprawne rzeczy i tak dalej. A takie się pojawiają. Ale to jest prokuratura, żeby, żeby o to dbać. Ale to już mówię, to jest, pomijam ten fakt, bo czasami pewne komentarze cisną mi się na, na język, ale e, pomijam to, bo nie chcę tutaj wchodzić w jakieś e, dywagacje pseudonaukowe natomiast, czy nawet naukowe, ale, bo, bo nie jest to moją rolą, ale sola scriptura. To, co mówi koś, pismo, do tego Kościół jest powołany. Kościół nie jest powołany do tego, żeby, żeby dbać o sprawiedliwość w kategoriach systemu tego świata. Nie jest do tego powołany. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je i nakazując i, i, i ucząc je, tak? ucząc je zachować wszystko, co Wam przekazałem. To jest zadanie Kościoła. Nigdzie, nigdzie ekologia nie jest oficjalnym, dbanie o, w sensie takim politycznym, jest, jest jakimkolwiek stopniu zadaniem Kościoła, jako, jako denominacji, jako zboru, czy, czy, czy w ogóle jako, jako instytucji. Chciałbym Wam pokazać fragment a, który ma o, ma tu 7 minut, ale nie będziemy go całego oglądali chciałbym pokazać jeden fragment który myślę, że jest w kontekście tego co chciałem na końcu powiedzieć istotny posłuchajmy przez chwilę nie wiem co wam w życiu radzili jestem tuż pasterzem wiele lat coś wam chcę poradzić spójrzcie na mnie przyjaciele Chciałbym, żebyście dzisiaj, kiedy przyjedziecie do domów włączyli sobie najlepszy film pornograficzny jaki macie, jaki znaleźliście, macie swoje upodobania różne, najbardziej popieprzony, bardzo proszę, chciałbym żebyście to zrobili, możesz założyć te słuchawki, jak ktoś jest, jak jesteś sam to sobie włącz na cały regulator, rozsiądź się elegancko. Tylko najlepszy, nie byle gówno. Wpatrz się najpierw, a potem zacznij się modlić w innych językach, tylko cały czas patrz na ekran. Patrz na ekran i módl się w innych językach Patrz i módl się Patrz i módl się Patrz i módl się Cały czas, mocniej i silniej Patrz i módl się Następnie zacznij uwielbiać Boga Tylko nie wyłączaj tego komputera Nie wyłączaj telefonu Nie wyłączaj telewizora Cały czas tam patrz Módl się w innych językach I uwielbiaj Boga Zrób to dziś A coś Ci powiem po pół godziny diabeł skapituluje. Czasami człowiek nie do końca wie nawet, jak. Jak ma skomentować tego typu rzeczy. Ten człowiek twierdzi, że jest duż pasterzem. A tymczasem. Zachęca ludzi wierzących do oglądania pornografii, i to, jak sami słyszeliście, ten wulgarny język użyty przez niego: pornografii, chyba, no, która, jeżeli ktoś ma jakieś dzi dziwne podobania, hej, to tym lepiej tym lepiej. To jest przepis na zwycięstwo nad, 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 nad diabłem. Dlatego powiedziałem na początku to co powiedziałem i zdania nie zmieniam. I zdania nie zmieniam. Jeżeli wystawimy człowieka na pornografię, każemy mu się gapić na jakieś wyuzdane sceny pornograficzne, to to ma być sposób przy okazji jeszcze Robić coś, modlić się w sposób, w który nie ma biblijnego potwierdzenia. To ma być recepta Artura Cerońskiego i Kościoła Mocy. Na, na to, żeby zmusić diabła do kapitulacji. To jest po prostu <laughs> szczerze. Jeżeli absurd ma jakieś szczyty, to to już jest powoli rakieta w nieskończoność, która jest odpalana. Seksualność człowieka powinna być poddana moralnemu porządkowi ustalonemu przez Boga. Pornografia rani ludzki umysł, rani ludzkie emocje. Oglądanie pornografii nie tylko szkodzi człowiekowi, który ją ogląda, ponieważ jeżeli wystawimy człowieka na działanie pornografii, włączą się instynkty, tak to działa. Nie ma tu zwycięzców. I jednocześnie w ogóle się. Jesz Zwróćcie uwagę, co powiedział. Pornograficzne filmy, które macie, po chwili się poprawi, które możecie zdobyć. Hmm. Skąd to sformułowanie macie? Ciekawe, prawda? Zastanawiające jest. Skąd w ogóle taka rada z doświadczenia? Druga sprawa: oglądanie scen pornograficznych jest Traktowaniem narzędziowo ludzi, którzy to robią. To jest przyczynianie się do tego, że przemysł pornograficzny wykorzystuje całkowicie bezosobowo młodych ludzi, często młode kobiety, do tego, żeby zbić majątek. Na perwersji ludzi, często, którzy nie są w stanie wejść w jakiekolwiek związki międzyosobowe. To jest przerażające. Zwróćcie uwagę na dzieje apostolskie, na rozdział 15, werset 29, gdzie mamy spotkanie Kościoła w Jerozolimie. A chodzi o kwestie judaizujących. Ale już pomijam to, co jest kontekstem tego. Ale zwróćcie uwagę na ten, na ten fragment, gdzie pisany jest list do kościoła w Antiochii, który jest w większości kościołem składającym się z pogan. Ale nie tylko. I apostołowie oraz starsi kościoła w Jerozolimie piszą w ten sposób: Wstrzymujcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego co uduszone i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeśli będziecie się tego wystrzegać. Ab echo. Tak? Trzymać się od. Trzymać siebie od. Tak? Trzymajcie się z dala. Od nierządu. Porneia. Porneia. To jest bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje każdy rodzaj a seksualnej nieprawości. Każdy rodzaj nieuporządkowania seksualnego. A oglądanie pornografii w jakimkolwiek wymiarze jest niczym innym jak nieuporządkowaniem seksualnym. Jest niczym innym jak nieuporządkowaniem serca. Jakim cudem ktoś, kto jest duszpasterzem, może komuś radzić wbrew temu, co Piszą apostołowie. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 5 wersecie 28 Jezus mówi. Lecz ja wam mówię, każdy, kto patrzy na kobietę. Pascho blepon pros epitymesaj. Każdy patrzący, gapiący się na kobietę. A co, co Pan Cereński mówi? Patrz, nie spuszczaj z oczu, patrz! Blepo! Blepo! Pas hoble pon, każdy gapiący się, każdy wpatrujący się. Prosto epity mesai. Z porządliwością. Czy oglądając pornografię możemy uniknąć elementów porządliwości? Nie. Nie, jesteśmy ludźmi. Kto robi takie rzeczy popełnia cudzołóstwo. Grzeszy, nierządem. Porneja. Trzymajcie się z daleka. Od Porneja. Mówiła Trzymajcie się. Dobrze uczynicie. Dobrze uczynicie. To jest dobry czyn. Jeśli będziecie się tego wystrzegać. Wystrzegać. A nie prowokować diabła i mówiąc, o, teraz to jest bitwa z diabłem, ja tutaj wygram z diabłem, bo ja będę gapił się i nic, będę wyschwalał boga w sposób, w jaki... Pomijam już teraz kwestię interpretacji tego, czym jest, czym jest modlitwa na językach i w ogóle, czy występuje w piśmie. Oczywiście w takiej formie, w jakiej, o jakiej mowa jest dzisiaj. Ale sama sam pomysł, Jest tak daleki od pisma, jak pomysł ekokościoła i, sprawiedliwo, i pielgrzymek sprawiedliwości klimatycznej. Choć tam przynajmniej nie, nie mówimy jeszcze, zahaczamy, ale to nie jest jeszcze aż, nie są to takie kwestie moralne, choć mogą prowadzić do, do, do wielu problemów. Natomiast tutaj to już są kwestie moralne. To są kwestie łamania Bożego prawa. I to ma robić się bo Ty jesteś wolny. Kochani, czym jest wolność chrześcijańska? Wolność chrześcijańska jest wolnością od, ale też wolnością do. Wolnością od czego? Od grzechu. Od konieczności grzechu, nie od każdego grzechu. Musimy zrób, zwrócić uwagę, że ludzie często się to interpretują, bo myślą, że jak jesteśmy wolni od grzechu, to już my nie popełniamy grzechów. E, nie. Poczytajcie sobie pierwszy Jana. To nie o to chodzi. Jesteśmy wolni od grzechu, ponieważ ludzka natura jest poddana grzechowi. Jezus mówi wyraźnie o tym w Ewangelii Jana. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Popełniasz grzech, bo jesteś niewolnikiem grzechu. Ludzka natura jest związana przez grzech, dlatego człowiek z konieczności popełnia grzech. Ale Jezus wyzwala człowieka. I człowiek jest wolny od grzechu, ale jest wolny też do czegoś, do czego jest wolny, do sprawiedliwości, do sprawiedliwych czynów. Dlatego unikajcie, trzymajcie się z daleka od porneja, od nierządu, jakiegokolwiek. Bo porneja, mówię, por... oglądanie pornografii to również jest porneja. To również jest porneja. Gdyby ktoś miał jeść jakieś wątpliwości, to pierwszy to Tesaloniczan, rozdział 5, werset 22. Od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się. A popantos eidus poneru apecheste. Eidos to jest zewnętrzna forma, coś co wygląda jak. Więc apostoł mówi jeżeli widzi, że coś wyglądać. nawet jeżeli to może nie jest złe, ale wygląda, jakby to było złe, tak? Apech -e apecho, to samo co w dziejach apostolskich. Trzymać się od tego z daleka. Trzymać się od tego z daleka. Wszystko natomiast, co pan Ceroński tutaj mówi, stoi absolutnie, absolutnie wbrew nauczaniu apostolskiemu. Absolutnie. Nigdzie, słuchajcie, wówczas prostytucja sakralna jest dość powszechna. Tak, są prostytutki sakralne, dostępne w świątyniach, Artemidy innych. Gdyby to była metoda na, 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 na pobicie diabła, to Jezus by powiedział, albo posłowie by powiedzieli, no to idźcie tam, macie prostytutki Patrzcie sobie, tak? I módlcie się. Módlcie się, i po pół godziny diabeł skapituluje. Tymczasem posłowie mówią: trzymajcie się od tego z daleka. Cokolwiek wygląda na złe, trzymaj się od tego z daleka, bracie i siostry. Co robi kościół mocy? Eee. Wystawiajcie się na to i tu będziecie zwycięscy. Nie, nie będziecie zwycięzcy. Nie będziecie zwycięzcy. Kolejny raz mamy odejście, potężne odejście od Sola Scriptura. Jeszcze jedna rzecz. Jeden filmik, który został mi przesłany. Chciałem Wam go pokazać. Niedziela na Zgromadzeniu Ogólnym Wspólnoty Kościołów Ewangelickich to wizyty w lokalnych parafiach i udział w nabożeństwach. Część polskiej grupy uczestniczyła w nabożeństwie w Kościele Unitariańskim w Mediasz. Unitariański Kościół Siedmiogrodu jest jednym z kościołów protestanckich w Rumunii. Zrzesza około 80 tysięcy wiernych. Myśl Unitariańską w Siedmiogrodzie zapoczątkował Ferenc Dawid, kalwiński pastor. Pod wpływem lektury Biblii, Dawid zwątpił w dogmat o Trójcy Świętej. Unitarianizm mógł się swobodnie rozwijać dzięki wprowadzonej podczas siedmiogrodzkiego Sejmu w 1568 roku tolerancji religijnej. Unitarianie wierzą w jednego Boga pojmowanego osobowo jako istotę duchową, stworzyciela świata. Kościół uznaje dwa sakramenty. Chrzest, udzielany niemowlętom oraz wieczerzę pańską, odprawianą cztery razy do roku jako pamiątkę śmierci Chrystusa. Na koniec mamy dla Was pozdrowienia od księdza Jolta Elekesza, który dzisiaj So our friends in the Lutheran Church of Poland, we are very grateful that some of the ministers visited us today and the Unitarian Church in Medias. I'm uh, also hoping that you feel connected to the global Protestant community as well, uh, as, um, as Christians in Europe and as Protestant Christians we are bringing together the family of those who believe that Jesus is the way and Jesus is our hope. Ktoś może powiedzieć, że się czepiam, ale są pewne prawdy, które stanowią nienaruszalne granice chrześcijańskiej ortodoksji. Nienaruszalne granice. I jedną z takich prawd, z takich doktryn, jest doktryna o trójosobowym Bogu. Ojcu, synu i duchu. Jednym Bogu, który odwiecznie istnieje w absolutnej komunii społeczności trzech osób. Doskonałej społeczności trzech osób. Oczywiście używam tu słowa osoba z tego względu, że w języku polskim brakuje lepszego określenia. Więc grecki wypracował bardziej pojęcie hypostasis, tak? Hypostaza. A więc możemy używać tego słowa: hypostaza. Ale to jest jedna z podstawowych prawd, nienaruszalnych prawd, jedna z, jedna z najbardziej definiujących chrześcijaństwo prawd. Prawda o Trójcy Świętej. Tymczasem i Kościół Luterański, bo to nagranie pochodzi ze strony Kościoła Luterańskiego. Ono mi zostało przesłane. Byłem bardzo zdziwiony. Tymczasem yy, a, jeszcze, jeszcze chwila. Kościół Luterański przynajmniej swojej tradycji zachował a, te, te ramy doktrynalne powszechnego Kościoła, czyli m.in. naukę o Trójcy Świętej, że Bóg jest Trójjedyny. Islam nie uznaje Trójjedynego Boga. Ale Kościół luterański, oczywiście jak najbardziej, zachowując ortodoksję chrześcijańską, podstawową ortodoksję chrześcijańską, mówi tak, Bóg jest Trójjedyny. Luter w to wierzył, Melanchton w to wierzył. Na przestrzeni dziejów luteranie w to wierzyli. Głęboko. Bronili tej prawdy. Tymczasem dzisiaj delegacja pastorów z Polskiego Kościoła Utrańskiego bez problemu, bez najmniejszego problemu uczestniczy w nabożeństwie w kościele unitariańskim. W kościele, który zaprzecza jednej z podstawowych prawd definiujących chrześcijaństwo: że Bóg jest trójosobowy. Tam oczywiście było wspomniane, że, że kalwiński pastor i tak dalej. Tak, ponieważ a, tu chodzi o nurt tego mniejszego kościoła, tak zwanego, który y, pod wpływem był Socyna i innych i tak dalej. A, właśnie y, Miguela Serveta, którzy głosili, i tak naprawdę to, to nie jest prawda, że. A, Odrzuconą Trójcę świętą w oparciu o Biblię. Tak często się tak mówi. Tak? O, nie wierzę w to, bo Biblia tego nie uczy. Hmm. Bardzo ciekawe. Ponieważ Biblia wskazuje bardzo wyraźnie na bóstwo Jezusa. Bardzo wyraźnie. Trzeba mieć założenia filozoficzne wynikające z ludzkiego doświadczenia, ludzkiego rozumie rozumienia tego, kim jest, czym jest byt, żeby następnie to przenieść na Boga, i zmusić Boga do tego, żeby był monadą. Wszystko dlatego, że np. bracia polscy, unitarianie, ewidentnie podporządkowali wiarę rozumowi. Doświadczeniu rozumu. Co się nie mieści w granicach rozumu, nie może być przedmiotem wiary. To nie jest arianizm z IV wieku. To nie jest to samo. Choć, nazwano, choć zwano ich harjanami, ale to nie jest to samo. To jest, to, jest, to, jest, to jest różne uzasadnienie tej samej herezji. Oczywiście herezja jest ta sama w konsekwencji, bo prowadzi do, do, do całkowicie odmiennego obrazu Boga. Teraz pytanie jest, czy wobec tego mogę stanąć z kimś, kto ma zupełnie odmienny obraz Boga odmienny obraz Chrystusa? Kim jest Chrystus? I mówić, no, to jest mój brat w Chrystusie, ja mogę się razem z nim modlić. Jeżeli Jezus w Ewangelii Jana w rozdziale ósmym mówi do Żydów, jeżeli nie uwierzycie, że ja mi pomrzecie w grzechach swoich. Tak, to są wersety 22-23. Jezus rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a z, wys z wysokości. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Dlatego powiedziałem Wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. To, to, to ja jestem, to jest dodatek języka polskiego że ja jestem, ego i Hebrajskie ani to jest z księgi Izajasza. Ja, ja ten. W ten sposób Bóg określa siebie. To było przetłumaczone w Septuagincie na ego i i używa tego zwrotu Jezus. Ale nie, 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 to jest nieistotne. To, to jest nieistotne. Czy w 58 wersecie odpowiedział im Jezus? Zaprawdę, zaprawdę. Zwróćcie uwagę, jest, kiedy Jezus mówi amen, amen, bo zaprawdę, zaprawdę to znaczy amen, amen, to podkreśla wagę tego, co chcę powiedzieć. Jezus mówi, zaprawdę, amen, amen, powiadam wam. pierwszy niż Abraham był, ja jest. Pierwszy niż Abraham stał się, dosłownie. Igenestaj. Stał się. Ego e mi. Ja ten. Anichu. Ja ten. Wyraźnie Pismo Święte wskazuje na to, że Jezus jest odwiecznym Bogiem. I jest różny od Ojca. Nie jest, podmiotowo nie jest tym samym, co Ojciec. A jednocześnie jest Bogiem. List do Filipian. Zwróć uwagę, ten, tam jest bardzo ciekawe sformułowanie na początku. Że nie uważał bycia Bogiem za grabież. Innymi słowy Jezus w swoim odwiecznym, swojej odwiecznej a, w swoim odwiecznym rozumowaniu tak? no, użyjmy tego słowa, tak? ponieważ uważać to jest osąd wydany na podstawie analizy czegoś, tak? E, Interpretacji jakichś faktów i tak dalej. Więc, że by jego bycie Bogiem, jego bycie w postaci Boga, En morfeteu, to jest Filipian rozdział 2, wersety 6 do 7, że jego bycie w tej postaci Boga, En Morfeteu, czyli, w te, czyli postać oznacza to, że jakbyśmy patrzyli na niego, to widzielibyśmy Boga. Odwieczni, gdybyśmy mogli. Być w wieczności i patrzeć na niego, to wiedzielibyśmy Boga. To, to, że on jest Bogiem w niczym nie odejmuje ojcu. O to chodzi. Że on w niczym ojca nie ograbia. Bo można powiedzieć, no dobra, skoro Jezus jest Bogiem, to teraz ojciec musi się swoją boskością dzielić z Jezusem. Dlatego na przykład Kalwin i inni wierzyli w ten, że Jezus jest autoteos. Tak samo jak Pater. Ojciec jest autoteos. W pełni Bogiem. Każdy z nich jest w pełni Bogiem, się stanowią jednego Boga. Jeden drugiemu nic nie zabiera. Nie to, że jak, jak teraz ojciec, jak ojciec udziela swojej natury synowi, to teraz zaczyna mu czegoś brakować. Nie, 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 absolutnie. Dlatego Jezus, dlatego Logos odwieczny, jest w postaci Boga i jego bycie w postaci Boga w niczym ojca nie ograbia z niczego. Nie ograbia go ani z chwały. Bo ojciec się nie musi dzielić chwałą, ponieważ chwała jest oddana temu samemu Bogu, który jest trójosobowy. Ani też z jego natury. Tymczasem unitarianizm temu absolutnie zaprzecza. Dlatego, że podporządkowuje wiarę osądowi rozumu. A rozum mówi jedna osoba, jeden byt, koniec, kropka. To jest nasze doświadczenie. Dlatego, że rozum analizuje tylko to, co może przeanalizować? Rozum nie jest, ludzki rozum nie jest w stanie wyjść poza granice czasu i przestrzeni, wejść w wieczność Boga, wejść w jego wewnętrzne życie i przeanalizować je. Ludzki rozum może tylko próbować opisać to, co Bóg zechciał objawić o sobie. Nic więcej. Tymczasem unitarianizm robi wszystko na odwrót. Podporządkowuje objawienie Boga. O sądowi ludzkiego rozumu, tak jakby ludzki rozum był podstawowym fundamentem poznania wszystkiego, a nie Bóg. A nie objawienie Boga. Dlatego nie wyobrażam sobie, oczywiście ktoś powie, ale ty jesteś tutaj. Tak, jestem. Bo nie wyobrażam sobie, żebym mógł stanąć z unitarianinem do jednej modlitwy. Z kimś, kto. A czci Boga, który jest absolutnie inny od tego, którego ja czczę. Ponieważ ja czczę Boga, który jest trójosobowy. Czczę Syna tak jak czczę Ojca, ponieważ Ojciec chce, aby, aby Syn był czczony tak samo jak Ojciec. I Ojciec i Syn, kiedy staje się człowiekiem, przed swoją śmiercią modli się do, do swojego Ojca. Mówi: Ojcze, uwielbi mnie tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. to o co się modli Jezus? Jeżeli Jezus mówi, jeżeli nie uwierzycie, że jam jest, pomrzecie w rękach swoich, to zwróćcie uwagę, jak ważna jest to doktryna. Jeżeli nie wierzysz, że Jezus jest, jam jest, że Jezus nie jest tym, który przedstawia siebie w Księdze Izajasz jako ani hu, ja ten, bo, to, bo to, to jest to, to oznacza to. Umrzesz w swoich grzechach. Unitarianie nie mają z tym problemu, tak? Oni... Nie, nie, nie. I teraz, wiecie, problem jest, jeżeli ludzie, dla których wiara w Trójce Świętą, wiara biblijna stanowi jeden z podstawowych fundamentów, doktrynę, która opisuje ich tożsamość jako chrześcijan, stają z ludźmi, którzy są absolutnie na innym biegunie i mówią: Nie, no my jesteśmy brasi, protestantami. Brać mi w tym samym ruchu. Historycznie? Tak. Unitarianizm wywodzi się z protestantyzmu, ale z protestantyzmem nie ma nic wspólnego. Stracił. Oczywiście, jeżeli nie potępiam teraz prześladowań unitarian, nie, 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 nie chwalę, przepraszam, prześladowań unitarian, odwrotnie, które miały miejsce, czy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, i tak dalej, zarówno przez katolików, jak i przez protestantów, ale to były czasy, Takiego tradycyjnego, tradycyjnego sakralizmu, czyli, czyli sojuszu ołtarza stronę. Wtedy wszyscy tak robili. Oczywiście nie jest to usprawiedliwienie, Boże. Ale to taki jest kontekst historyczny. Ale przynajmniej wtedy protestanci rozumieli, i Luteranie, i Kalwini rozumieli, że unitarianie nie są ich braćmi. Że jest to herezja. Dzisiaj. Dzisiaj nie ma problemu z tym. Ciekawe dlaczego. Czyżby nie zadziałał jakiś element? I teraz to co chciałem powiedzieć od samego początku, a ponieważ każdy rzymski katolik mógłby w tej chwili, oglądając i słuchając tego co mówię, co pokazałem na jednym drugim filmiku, powiedzieć: "Widzisz? Sola skryptura nie działa." Sola Skryptura nie działa. Bo gdyby Sola Skryptura działała, to by tego nie było. U was co jeden pastor to jest papież nieomylny. Ja często słyszałem taki argument. Interpretuje Pismo jak chce. Interpretuje Pismo jak chce. I rzeczywiście obserwując tego typu przykłady, można by powiedzieć, ten cały ekokościół, kościół pana Cerońskiego, czy choćby tego typu wydarzenia, którymi się chwali Kościół Luterański w Polsce. A można by powiedzieć, no rzeczywiście, sola scriptura nie działa. Tak? Bo ci ludzie są wszędzie, tylko nie tam, gdzie jest sola scriptura. Kwestia jest taka, że, kochani, sola scriptura działa. To ludzie nie działają. Tak powinni. Sola Skryptura jak najbardziej działa. I oczywiście, że w ramach Sola Skryptura możemy mieć małe, drobne różnice, na przykład w kwestii, na które pozwala sama Biblia. W kwestii eschatologii możemy się na przykład różnić co do tego, czy Królestwo Tysiącletnie już teraz trwa, czy dopiero nastąpi. Ale one w żaden sposób, te różnice, nie wpływają. Na te naj, na, najbardziej zasadne prawdy wiary, które Kościół zachowywał w oparciu o autorytet Biblii. Nie mają. Sola skryptura działa. Działa, jeżeli ją zachowujemy. To znaczy, jeżeli, jeżeli jesteśmy spójni i nie tylko trzymamy ją. Na to, to hasło, czy, czy też, może inaczej, nie tylko wtedy, kiedy traktujemy zasadę Sola Skryptura jako tylko, tylko hasło. My jesteśmy Sola Skryptura, my zachowujemy Pięć Sola, tak? bo my mamy Pięć Sola, bo my historycznie jesteśmy Pięć Sola. Pytanie jest, czy my tą zasadę stosujemy w praktyce, że Sola Skryptura rzeczywiście. Wskazuje nam, jest drogowskazem w naszej praktyce. Więc kiedy interpretujemy rzeczywistość wokół nas, kiedy interpretujemy świat, kiedy interpretujemy nasze zmagania duchowe, kiedy interpretujemy nasz stosunek do ludzi, którzy twierdzą doktrynalnie coś przeciwnego, to czy sola skryptura jest rzeczywiście tym przewodnikiem dla nas? Czy też wtedy sola skryptura nagle jest odkładana do szuflady, a są wszystkimi innymi zasadami się kierujemy? No, bo przecież jesteśmy ekumeniczni, bo przecież no, widzimy, że. Że świat ma problemy, no i że powinniśmy współpracować, e, i nagle poddajemy się wpływom narracji, chcemy się przypodobać światu, chcemy pozostać w mainstreamie, więc zaczynamy poddawać się narracji, e, narracjom lewicowym, które teraz są e, na topie i są powszechnie panujące, i zapominamy tak naprawdę o tym, co Jezus powiedział, co Jezus nam nakazał czynić, a zaczynamy czynić inne rzeczy i koncentrujemy się na innych rzeczach, które świat uważa, że my powinniśmy się na nich koncentrować. Kiedy zaczynamy walkę z diabłem metodami, które są diabelskie? A nie pochodzą z Pisma Świętego? Gdzie Pismo Święte mówi, trzymaj się od tego z daleka, a ktoś mówi, nie, 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 nie. To właśnie jak będziesz to praktykował, to będziesz zwycięski nad diabłem. Czy to jest sola skryptura? Czy to jest sola skryptura? Czy sola skryptura jest wtedy, kiedy staje kogoś i nie widzę żadnej różnicy? W tym, że ten ktoś postrzega Boga zupełnie inaczej niż ja i ci przede mną, którzy walczyli o to, o czystość nauki, która jest biblijna, żeby nie poddawać Biblii osądowi ludzkiego umysłu, tylko przyjąć dosłownie, ale również kontekstowo to, co zostało logicznie przez gramatykę przekazane przez apostołów, przez proroków, pod natchnieniem Ducha Świętego, dosłownie niesionych przez Ducha Świętego. To nie sola skryptura nie działa. To nie działają organizacje, które powinny strzec i praktykować sola skryptura. To nie działają pastorzy, którzy powinni strzec i praktykować sola skryptura. To nie działa. Zresztą jak zwykle element ludzki nie działa. To nie boski element nie działa. Boski element działa jak najbardziej. Nie działa ludzki element. Ludzie zastępują sola skryptura innymi zasadami. Sola eklesja. Zwróćcie uwagę. Albo sola skryptura, sola sola kultura, tak? Sola skryptura zastępuje się sola kultura, czyli nagle cywilizacja decyduje, kultura zewnętrzna, to co te wszystkie wpływy, ideologie zaczynają decydować o tym, jak kościół wygląda, jak, jaki kościół przybiera kształt, w jaki kierunku idzie. Co jest dla niego najważniejsze? Nagle ewangelia. I to, żeby czynić uczniami wszystkie narody, to idzie, uu, daleko. Ale po co to robić? My mamy kościół Jak ktoś będzie chciał przyjść, to przyjdzie. To jest sola skryptura. Albo sola eklezja. Zwróćcie uwagę. <laughs> Słucham ostatnio, ponieważ dziś mi się to pojawia ciągle na, na, na Facebooku i na YouTubie. Różnego rodzaju tradycjonalistów, rząd katolickich którzy twierdzą, że a, kościół został oszukany że Jan XXIII był wielkim problemem dla Kościoła, ponieważ ze względu na, Waty na, na Sobór Watykański II, który wprowadził nowości i, i, i wyrugował prawdziwą mszę świętą i tak dalej i otworzył Kościół na świat i wprowadził do Kościoła wszystkie inne, że Nie słyszałem nawet, nawet wypowiedzi a nawet ma Mela Gibsona. Mel Gibson mówił, to, to w takim duchu arcybiskupa Vigano, że, a, że diabeł stworzył Kościół, który jest... a jak on to powiedział, no z tego rodzaju podróbką, tak? No, ale zaraz, chwileczkę. Jeżeli, jeżeli ktoś ma pretensje do Jana XXIII o to, że wprowadził modernizm i inne rzeczy, czy postmodernizm i inne rzeczy do kościoła, żydów katolickiego, to dlaczego Jan XXIII został ogłoszony świętym? I został ogłoszony świętym nieomylnie, prawda? Ktoś, kto jest ogłoszony świętym, ma szczególne zasługi. Jest szczególnie cnotliwy. I tak dalej, i tak dalej. Więc, na podstawie czego? Na podstawie czego? Jan, Jan Paweł II, który był wielkim zwolennikiem Watykanu II, tak? Co było Watykańskiego II. Na podstawie czego został ogłoszony? Santo Subito, wszyscy krzyczeli. Santo Subito. Święty natychmiast. Został ogłoszony. W 2000, ile pamiętam? 14? Razem właśnie z Janem Trzecim. Nieomylnie przez Kościół został ogłoszony. Jeżeli, jeżeli papieska wykładnia jest zobowiązująca, a jest, teraz mówię, nie, ale to jest nieomylne, Nie, nie o to chodzi. Ja wiem, że, że to nie jest kwestia nieomylności w tym sensie, że papież nie naucza ekskatera, ale niemniej jego wykładnia jest zobowiązująca dla wszystkich katolików. Na wszystkich katolików. To w jakim sensie teraz sedywakantyści mogą mieć problem i twierdzić, nie, 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 tam nie ma papieża, to jest, to jest kościół podróbek. Czy Duch Święty nie sprawuje kontroli nad magisterium? Nie natchnął magisterium? Nie prowadzi magisterium? Kościół cały czas twierdzi, tak? Że magisterium jest prowadzone przez, przez Ducha Świętego. Dlatego nieomylnie orzeka. Czyli magisterium nieumylnie orzekło, że Jan XXIII jest świętym. A w tej chwili tradycjonaliści próbują obejść to wszystko i stwierdzić, nie, to, 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 to coś tu się zadziało, nie tak. Zwróćcie uwagę na fragment artykułu, który znajdziecie na oficjalnej stronie watykańskiej: watykan.va. W kilku językach, również polskim, więc nie trzeba tego tłumaczyć. Tłumaczenie już jest. I są to słowa skierowane przez papieża Franciszka, który obecnie jest gdzieś tam w Indonezji, 13 września, a więc w piątku. A skierowane do studentów Catholic Junior College w Singapurze. I papież Franciszek mówi tak: Jedną z rzeczy, która najbardziej zaimponowała mi was, młodych ludziach, jest zdolność do dialogu międzyreligijnego. Hmm. To jest bardzo ważne, ponieważ jeśli zaczynasz się kłócić, moja religia jest ważniejsza od twojej, moja jest prawdziwa, twoja nie jest prawdziwa. To dokąd to prowadzi? Dokąd? Niech ktoś odpowie, dokąd? Wszystkie religie są drogami, są uwaga teraz, wszystkie religie są drogami dojścia do Boga. Są dokonuje porównania jak różne języki, różne wyrażenia, aby tam dotrzeć, ale Bóg jest Bogiem dla wszystkich. A ponieważ Bóg jest Bogiem dla wszystkich, wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi, ale mój Bóg jest ważniejszy niż Twój. Czy to prawda? Jest tylko jeden Bóg, a my, nasze religie są językami, ścieżkami prowadzącymi do Boga. Ktoś jest Sikiem, ktoś muzułmaninem, ktoś hinduistą, ktoś chrześcijaninem, ale to są różne ścieżki. Zrozumieliście? Jednak dialog między międzyreligijny pomiędzy młodymi ludźmi wymaga odwagi, bowiem wiek młodzieńczy jest wiekiem odwagi, choć możesz mieć tę odwagę, by robić rzeczy, które ci nie pomogą, ale można też mieć odwagę, by iść naprzód i prowadzić dialog. Zwróćcie uwagę! Wszystkie religie są drogami dojścia do Boga. Nie ma znaczenia, czy jesteś sikiem, hinduistą, muzułmaninem, chrześcijaninem. To nie ma znaczenia. To są jak różne języki. Wyrażasz tę samą myśl. Bóg jest jeden. Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga. Czy papież Franciszek w jakikolwiek sposób łamie tutaj dogmaty, odchodzi od dogmatów, podaje wątpliwość dogmaty, Rzymskiego katolicyzmu? Nie. Nie. A jednak chyba każdy rzymski katolik, każdy, który chociaż odrobinę się orientuje w nauczaniu kościoła, tradycyjnym nauczaniu kościoła, które jest przynajmniej od XVI wieku, przynajmniej od, od czasów Trydentu, za arcybiskupem Wigano, za kardynałem Birkiem i paroma innymi osobami, powie: Przecież to jest Herezja. To, co papież Franciszek mówi, to jest herezja. Każdy uczciwy powie. A jednak nikt nie może powiedzieć, papież występuje przeciwko dogmatom Kościoła. Dlaczego tak jest? Dlatego, że system na to pozwala. Problemem nie jest papież Franciszek. I to nie jest wielkie zaskoczenie. System, który działa w ten sposób, od początku, system oparty na autorytecie ludzi, a nie Bożego Słowa, prowadzi właśnie do tego. Sola eklezja prowadzi do tego, ponieważ magisterium Kościoła, reprezentujące Kościół, jako nieomylny interpretator wszystkiego, jest w dialogu sam ze sobą. Nie z Bożym Słowem. Dlatego, kiedy w czasach Watykanum sekundum przejęto ideę protestancką, notabene, że eklezja semper reformata. To według jakiej zasady ten Kościół się reformuje? Ponieważ protestancka zasada jest eklezja semper reformata et reformanda secundum verbum że się Kościół jest reformowany i reformuje się według Bożego Słowa. Tymczasem, według czego się reformuje Kościół Rzymu? Sekundum suam według siebie samego? Chyba tylko. Dlatego, że jest w monologu sam ze sobą Kościół. Nie jest poddany weryfikacji Bożego Słowa. Tylko weryfikacji samego siebie. Kto powie papieżowi, że jest heretykiem? Arcybiskup Wigano? Arcybiskup Wigano powiedział papieżowi, że jest heretykiem. I co się stało? <śmum> Sam został ogłoszony schizmatykiem. Jak mają się słowa? Jak, jak możemy zweryfikować prawdziwość słów papieża? Czy rzeczywiście to, co powiedział papież, że każda wiara, każda religia jest drogą do Boga, jest prawdziwe, czy nie? Jeżeli jeżeli mamy autoryt papieża, no to papież powiedział, koniec, kropka, sprawa zamknięta. Po co nawracanie ludzi, po co, po co jakiekolwiek mówienie do nich? Każda religia i tak zaprowadzi cię do Boga. Jak będziesz żył według zasady tej religii, czyli jak będziesz dżihadystą muzułmańskim, pójdziesz do nieba, dostaniesz swoje siedem dziewic. Tak? Czy tam siedemdziesiąt, jak mi tutaj operator podpowiada za kamery. Teraz nie wiadomo, kto ma rację. W każdym bądź razie, jak zweryfikujemy? Jak zweryfikujemy? Możemy zweryfikować tylko z Bożym Słowem. Tylko i wyłącznie z Bożym Słowem. Bo papież będzie w ten sposób interpretował dogmaty, nie, nie, nie wystąpi przeciwko nim, a jednak będzie mówił to, co mówi. I tylko Boże Słowo jest w stanie zweryfikować prawdziwość jego, jego orzeczenia, jego, 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 tego, tego, co, tego, co mówi do młodych rzymskich katolików w Singapurze. Ewangelia na rozdział 10, wersety 7-9. Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam: Ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie, wejdzie i wyjdzie, i Pasisco znajdzie. Czyli jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, ja jestem drzwiami prowadzącymi do Ojca. Każdy musi przejść przez Jezusa. Oczywiście, papieżańczyk powie, no, 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 to oczywiście, no, oni muszą przyjść przez Jezusa, ale to nie w takim wymiarze jak chrześcijanie, widzicie to? Ale Jezus nie, nie, daje tutaj takiej możliwości stwierdzenia. Nie ma innej możliwości. Każdy musi przyjąć Jezusa. Tylko ten będzie zbawiony. Jeśli przeze mnie wejdzie, czyli nie ma innego pośrednika do ojca. Nie ma innego pośrednika do zbawienia. Nie ma innej drogi do zbawienia, ja jestem droga prawda i życia Jezus. Jeżeli Jezus, jeżeli inne religie są prawdziwe, no to Mahomet jest drogą do, do, do Boga, Budda jest drogą do Boga, um, mamy 3 miliony bogów, które prowadzą do Brahmy. Poza tym, czy Brahma jest tym samym Bogiem? Co Jahwe? Czy Allah jest tym samym Bogiem co Jahwe? To jest zasadnicze pytanie. Jezus mówi w Ewangelii Jana, również w rozdziale 14, w wersecie 6, odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jezus stawia siebie w bardzo ekskluzywnej roli, jako jedynej drogi do Ojca. Nikt nie przychodzi do Ojca. Nie ma... Wszystkie religie są drogami do Boga. Nie możemy mówić innym religiom, że a, są gorsze i, i tak dalej. Ewangel Ewangelia Mateusza, rozdział 28, wersety 18-20. A Jezus podszedł i zwrócił się do, do nich, do apostołów, tymi słowy. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Wyruszcie więc i uczyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do końca tej epoki. Po co Jezus by to mówił, gdyby wszystkie religie były drogami do, do Boga? Po co Jezus miałby w ogóle umierać? Składać ofiarę ze swojego życia. Po co miałby głosić Ewangelię? Po co miałby ją uwiarygadniać cudami i znakami? Po co to wszystko, jeżeli inne religie są drogami do Ojca? Przecież sikh, czy hinduista, czy, czy buddysta, który nigdy w życiu nie słyszał o Jezusie, też pójdzie do Ojca, jeżeli tylko będzie wypełniał skrupulatnie to, co mu powiedziała jego religia. Jeszcze raz powtórzę: czy papież w którymkolwiek tu miejscu naruszył dogmaty, Kościoła rzymskiego? Nie. Nie. Ale jego interpretacja nauczania tego kościoła wiążąca, przecież ten człowiek mówi do młodych ludzi, jest ich guru, jest ich przywódcą duchowym, jest tym, na którego oni się patrzą i podziwiają. Ten człowiek buduje nowe oblicze kościoła. Kościoła, który będzie dalej zachował te same dogmaty. O niepokalanym poczęciu, o wzięciu. Dalej będzie kanonizował ludzi takich jak... Ja jestem ciekaw, jak szybko papież Franciszek będzie Santo Subito. Jestem ciekaw. Chyba, że jeżeli będziemy weryfikowali z Ewangelią, to zobaczymy, że w dziesiątym rozdziale Ewangeliana Jezus mówi takie bardzo ciekawe słowa. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa jej i rozprasza. Ponieważ jest najemnikiem, nie zależy mu na owca. Nie zależy mu tak jak pasterzowi. To są ciekawe słowa. Ale możemy je rozważać i interpretować zasadniczo, właściwie tylko w kontekście sola skryptura. Bo jeżeli. Jak w systemie kardynała meninga, jeżeli papież jest nieomylnym interpretatorem, jeżeli ma charyzmat nieomylności przypisany jego urzędowi, to i tak nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, chyba że papież nam powie, jak mamy to rozumieć. Więc jeżeli papież powie, to słowa nie dotyczą mnie, tylko dotyczą na przykład protestantów, no to tutaj wszyscy są zobowiązani uważaj, że to protestanci. Tymczasem, jeżeli mamy sola skryptura, to interpretujemy je zgodnie z kontekstem. Najemnik to najemnik. Ten, który jest opłacany. I któremu nie zależy na owcach. Kiedy przychodzi wilk, porzuca owce. Kiedy przychodzą wpływy ze świata. Nagle ten najemnik jest w stanie porzucić właściwo, właściwe prowadzenie owiec. Nie będzie się narażał na niebezpieczeństwo. Nie będzie wystawiał się za, za, za owce pójdzie w ręka w rękę z systemem, który będzie chciał, jak wilk, przemielić te owce. I ponieważ jest najemnikiem, dlatego mu nie zależy na owca. Nie zależy mu na, na zbawieniu poszczególnych osób. Zależy mu na kreowaniu czegoś zupełnie innego. Na jakiejś wizji. Tak. Ale nie na, nie na realizacji Chrystusowego postanowienia. Idźcie na cały świat. Czyńcie uczniami wszystkie narody. Bo nie ma innej drogi do ojca, jak tylko ja. Nie ma innej drogi. Ale to można zinterpretować w sposób jasny postawić naprzeciw papieża Franciszka tylko wtedy, kiedy zachowujemy sola skryptura. Tylko wtedy. Tylko wtedy możemy zweryfikować to, co papież Franciszek mówi, jego postać, jego dzieła, jego czyny, zgodnie z tym, co Jezus mówi poznać ich po owocach. Poznać ich po owocach. Tylko wtedy. Bo jeżeli zachowujemy sola ekklesia, to, te, to teraz ci, których my sądzimy, muszą osądzić sami siebie, bo my nie jesteśmy w stanie ich osądzić. Bo nie mamy do tego prorogatyw. My nie jesteśmy nieomylni. Tylko nieomylni mogą sądzić sami siebie. Tak działa system. Tak działa system. Dlatego trzepotanie się potem, wiecie, różnego rodzaju maści tradycjonalistów, Wokół tego tematu i próba pokazania, że to jest jakiś inny kościół, że prawdziwy kościół to są sedewakantyści, a tutaj to jest jakiś fałszywy kościół, który diabeł ustanowił, tak twierdzi na przykład, zaczął twierdzić Mel Gibson ostatnimi czasy, no to to już są po prostu, no śmi... ja, ja wiem, że ci ludzie są, są rozczarowani i pełni goryczy i, i, i czują się zdradzeni, ale to nie tyle ma wspólnego z papieżem Franciszkiem, co z systemem, który do tego doprowadza i do tego dopuszcza. I to nie jest sola skryptura, to jest sola eklezja. To jest sola eklezja. Dlatego pytanie: czy sola skryptura nie działa? Działa. Działa. Nie działają ludzie. Nie działają ludzie, którzy zaczynają tworzyć inne i wprowadzać do kościoła inne systemy niż sola skryptura. Albo sola eklezja, albo sola kultura. I tu zaczyna się wszystko rozjeżdżać. I tu się tworzy problem a nie w sola skryptura. Sola skryptura nie ma problemu. To w ludziach jest problem. W ludziach, którzy odchodzą. W praktyce, bo oni mogą mieć to na sztandarach, ale w praktyce odchodzą zupełnie. Od Okej, okay, kochani, to tym pozytywnym akcentem zakończywszy program, dziękuję Wam za uwagę i jak Bóg pozwoli, zobaczymy się za tydzień.